Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest bardzo ciekawy czas, myślę, dla każdego ministra edukacji na świecie, ponieważ to jest czas wielkiej zmiany. Rzeczywiście my już wiemy, że wszystko powinno wyglądać inaczej, niż wyglądało w XX wieku. Chyba nikt tutaj nie ma wątpliwości, prawda? Tylko teraz jest pytanie, jak to zrobić? I to, co dla mnie było z tego badania najbardziej interesujące, bo przyznam szczerze, że rozmawiałam wcześniej z dyrektorem na temat tych badań, to to, że sami nauczyciele deklarują, że chcą pracować inaczej niż pracowali wcześniej. To znaczy chcą współpracować, chcą wyjść sprzed tablicy i być w tym porządku klasowym inaczej ustawieni. Tak, tutaj pytam pani. Więc jakby jest oczywiste i wszyscy nauczyciele też już wiedzą, że ma być inaczej. Natomiast jeżeli dochodzimy do kolejnych elementów tego badania, to się okazuje, że tylko 16% nauczycieli de facto pracuje zespołowo. Czyli to, co jest zadaniem dla ministra edukacji dzisiaj, to sprawienie, żeby od słów przejść do czynu. I tutaj oczywiście niezbędnym elementem jest skuteczne, znacznie skuteczniejsze niż dzisiaj, kształcenie nauczycieli. Bo jeżeli ta świadomość już jest, to jest bardzo dużo. Natomiast potrzebne są instrumenty, potrzebne są narzędzia, żeby pokazać, jak to zrobić, żeby nie 16% nauczycieli potrafiło korzystać z pracy zespołowej, wykorzystywać ten instrument, tylko żeby potrafiło i nie bało się wykorzystywać tego instrumentu 100% nauczycieli. Jeżeli chodzi, panie profesorze, gdzie pan jest? Gdzieś mi pan zginął. A, tutaj pan profesor jest. Więc jest tak, jeśli chodzi o to, jakich narzędzi potrzebują dyrektorzy szkół, czego oni powinni, znaczy w tym sensie, czego potrzebuje szkoła, tak? Czy jakiego rodzaju dodatkowego wsparcia potrzebuje szkoła, w którą stronę szkolić nauczycieli, no to tak naprawdę najlepiej zawsze wie to szkoła. Znaczy ja wręcz unikałabym ogólnopolskich badań, bo one pokażą tę sprawę w skali ogólnopolskiej. A tutaj będą sytuacje bardzo różne, bo będą takie miejsca w Polsce, gdzie będzie problem z dziećmi uchodźców na przykład i tam to wsparcie musi być inne, tak? Tam ci nauczyciele muszą być przygotowani trochę inaczej. Będą takie miejsca w Polsce, gdzie czy są takie szkoły w Polsce, gdzie są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, no i to są bardzo różne potrzeby, więc ja wręcz oczekiwałabym takiego sygnału od dyrektorów szkół, czego oni potrzebują, jakiego wsparcia, jakiego rodzaju szkoleń potrzebują, żeby to wszystko działało lepiej. Była tutaj mowa o tych uczniach, o specjalnych potrzebach, mówiła o tym i pani profesor i pan. No akurat w polskim systemie jest tak, że my mamy całkiem spore pieniądze dedykowane tym uczniom, tylko one gdzieś się gubią po drodze. Więc w tej chwili pracujemy w ministerstwie nad tym, żeby te pieniądze przestały się gubić, bo rzeczywiście często jest tak, że nauczyciel po prostu boi się ucznia, który wymaga specjalnego wsparcia i on po prostu nie wie, jak mu tego wsparcia udzielić. Natomiast oczekuję, że to dyrektorzy szkół będą zwracać się do nas z prośbami o to, jaki rodzaj wsparcia jest im potrzebny. Jeśli chodzi o kwestię współpracy z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego. Pracujemy wspólnie. Mam nadzieję, że już niedługo efekt tej współpracy będzie widoczny. Wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem są szkoły ćwiczeń. To, czego brakuje polskiemu nauczycielowi, zarówno myślę o tych nauczycielach, którzy już dzisiaj nimi są, jak i o tych nauczycielach, którzy będą nimi w przyszłości, to jest zbyt mała praktyka. Więc te szkoły ćwiczeń w moim odczuciu i taką mam nadzieję, mogłyby spełniać tą rolę właśnie takiego wejścia w świat ucznia, w świat szkoły na dłużej i skuteczniej niż to ma miejsce dzisiaj. I myślimy, że te szkoły ćwiczeń mogłyby służyć zarówno tym przyszłym nauczycielom, których będziemy kształcić i tutaj duża współpraca z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego, bez nich się tego zrobić nie da, ale jesteśmy w trakcie. No i to jest również kwestia tego, żeby umieć
dokształcać, kształcić, czy pomagać tym nauczycielom, którzy już dzisiaj nimi są. To, że przeciętnie nasz nauczyciel ma 42 lata, a nie tak jak włoski 50, to jest dobra wiadomość. To, że nie będziemy mieli wielkiego przypływu nauczycieli do szkoły, no to musimy się niestety z tym pogodzić, więc będziemy mieli coraz starszą kadrę, tak? Dlatego, że mamy określoną grupę nauczycieli, mamy coraz mniej dzieci w szkołach, więc w oczywisty sposób ten dopływ świeżej krwi będzie coraz wolniejszy, bezwzględnie ważna rola dyrektora szkoły. On dzisiaj ma dosyć związane ręce, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki zarówno personalnej, jak i o takie skuteczne nakłanianie nauczycieli do zmian. To ja tyle. Pracujcie dalej. Wszystkie wnioski kupuję na pniu. Mam pełną świadomość takiej dużej zmiany w edukacji i powiem szczerze, to mnie bawi w mojej pracy najbardziej, więc mam nadzieję, że mam was sojuszników i będziemy tę polską szkołę zmieniać razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie pani minister. Wnioski na pewno dostarczymy po tej konferencji.